Nad muzyką do tej gry zaczęliśmy pracować bardzo wcześnie. Już na samym początku, w 2020 roku, wzięliśmy sobie za cel to, aby ta muzyka nie kojarzyła się tak bardzo ze średniowieczem, co z wcześniejszymi czasami, ze starożytnością. To sprawiło, że mieliśmy bardzo ograniczoną paletę instrumentów, z których mogliśmy korzystać. Co więcej, wykluczyliśmy rogi, odgłosy rogów, dlatego że chcieliśmy je wykorzystać do notyfikacji dla gracza, czyli im bardziej donośny dźwięk rogu, tym poważniejsza notyfikacja, tym poważniejszy komunikat, który chcieliśmy przekazać graczowi. I ten instrument też został wykluczony z muzyki. W związku z czym ta paleta była jeszcze mniejsza. Niemniej Arek świetnie sobie poradził z tą sytuacją. Najpierw opracował wspaniałe melodie, następnie dołożyliśmy do nich nagrania na żywo instrumentów słowiańskich. Ostatecznie do tego wszystkiego doszły wokalizy. Te wokalizy były nagrywane przez międzynarodowych artystów, nie tylko z Polski, ale też z Bułgarii. I całość naprawdę stworzyła unikalny soundtrack, który teraz możemy słuchać w grze. Nazywam się Arkadiusz Rzejkowski i odpowiadam za muzykę do Gorda. Główną inspiracją muzyczną w Gordzie jest oczywiście zarówno czas akcji, jak i pradawne wierzenia Słowian, ale też oczywiście cała ta tajemnica, mistyka, która kryła się za jakby odkrywaniem tych mrocznych ziem, z którymi mamy do czynienia. I miks tego z ukazaniem przez muzykę bóstw, które my tutaj nazywamy koszmarami, okazał się całkiem interesujący, jeśli chodzi o soundtrack. Specyfika Gorda polega na tym, że gra dzieje się w dość pradawnych czasach i jakby opisuje nam Słowian, więc wykorzystanie wirtualnych instrumentów w tego typu produkcji jest bardzo utrudnione i bardzo zależało nam na tym, żeby nagrać jak najwięcej żywych instrumentów etnicznych, ale też wykorzystać jak najwięcej głosów, w szczególności białego śpiewu. Mieliśmy dość unikalne połączenia, można by powiedzieć, jeśli chodzi o te instrumenty, ponieważ wykorzystywaliśmy też nagrania klasycznego męskiego chóru, który odpowiadał za niektóre z motywów koszmarów. I taki miks dość rytualistyczny, można by powiedzieć, momentami spowodował, że muzyka jest dość nietuzinkowa i unikalna na swój sposób. Na samym początku produkcji zdecydowaliśmy, że muzyka będzie się starała ukazać surowość tamtych czasów. Nie chcieliśmy, żeby soundtrack był pełen jakichś melodii, motywów tematycznych. Chcieliśmy, żeby nie był to typowy soundtrack growo-filmowy. Bardziej chodziło właśnie o to, żeby nagrać jak najwięcej żywych instrumentów, szczególnie instrumentów etnicznych. I za te nagrania odpowiadał Bartek Pałyga. Zarówno za nagrania instrumentów etnicznych, jak i za śpiew gardłowy, którego jest bardzo dużo w soundtracku. Korzystaliśmy też z białego śpiewu. Tutaj kłania się zespół wokalny Zazula, ale też laboratorium pieśni. I szczególnie jeśli chodzi o ukazanie koszmarów, to wykorzystaliśmy zarówno biały śpiew, jak i męski klasyczny chór, co też okazało się bardzo ciekawym połączeniem, jeśli chodzi o takie dość nietuzinkowe ukazanie właśnie tych koszmarów przez miks muzyki nowoczesnej z bardzo tradycyjną, z bardzo taką momentami wręcz atonalną i nieharmoniczną. Chcieliśmy, by muzyka w grze mocno odwzorowywała to, co się dzieje na ekranie, dlatego za każdym razem, gdy gracz zwraca bardziej uwagę na gród, to muzyka jest inna, podczas eksploracji muzyka jest inna, tak samo podczas odwiedzin, koszmarów również jest inna i też w zależności od tego, jak potoczą nam się rozmowy z koszmarami, też wtedy motywy się zmieniają, ale jakby cechą wspólną jest to, że one wszystkie mają ze sobą odpowiednie tranzycje, które sprawiają, że przez cały czas ta ścieżka dźwiękowa jest spójna i dopasowuje się do tego, co
co dzieje się na ekranie. Każdy z koszmarów posiada dość unikalne motywy muzyczne. Wszystkie były nagrane na żywo. Część była nagrana z udziałem zespołu Zazula, a część była nagrana z udziałem chóru męskiego, klasycznego. Te nagrania odbyły się w Bułgarii, w Sofii, w studiu 4-4 Music. I połączenie tej tradycji z taką etnicznością, z muzyką pradawną, taką wręcz można by powiedzieć rytualistyczną, okazało się dobrym podejściem, jeśli chodzi o brzmienie całego soundtracku. Ponieważ zależało nam na tym właśnie, żeby ten soundtrack był z jednej strony surowy, ale z drugiej strony by niósł w sobie jakieś pokłady emocji. Mamy na soundtracku dwa kawałki, które są piosenkami. Jeden jest zaśpiewany praktycznie a cappella przez chór męski oraz przez Caroline Rugałę, a drugi song jest zaśpiewany w całości przez Laboratorium Pieśni. I oba songi są dość kontrastujące ze sobą, ponieważ jeden jest taką pieśnią, która mimo wszystko stylistycznie jest dość nowoczesna, a drugi song, który nazywa się Lilijka, zaśpiewany przez Laboratorium Pieśni, jest takim folklorystycznym songiem, który jest dość mocno osadzony, znaczy być może jest dość mocno osadzony w czasach, w których toczy się gra. Proces tworzenia muzyki do gry Gord zajął co prawda więcej niż początkowo zakładaliśmy, ale warto było podjąć ten wysiłek. Muzyka w tej grze jest po prostu fenomenalna. Jest to absolutnie jeden z najlepszych aspektów tego produktu.